Zapraszamy do wysłuchania powieści Shannon Hale zatytułowanej Spirit Animals. Tom czwarty Ogień i lód. Przełożył Michał Kubiak. Czyta Andrzej Hausner. Seria Spirit Animals to projekt wydawniczy, jakiego jeszcze nie było. Każdą z siedmiu części tworzy inny autor o międzynarodowej sławie. Czwarty tom napisała Shannon Hale, jedna z najpoczytniejszych pisarek według New York Timesa. Shannon Hale jest autorką bestsellerów New York Times'a The Goose Girl, Rapunzel's Revenge, Dangerous, serii Ever After High oraz Princess Academy, za którą otrzymała nagrodę Newberry Honor. W przeszłości hodowała króliki, ptaki, psy, koty, jaszczurki oraz węża, który został rekordzistą świata w długowieczności. W tej chwili wraz z mężem, pisarzem Dane'em Hale'em zajmuje się głównie hodowlą czwórki dzieci na farmie w stanie Utah. Dla mojego brata Jeffa, który zdradził mi kiedyś, że jego zwierzoduchem jest kipopotam. Shannon Hale Rozdział pierwszy Geraton Geraton się poruszyła. Jej czarne łuski, grube niczym metalowe płyty, zazgrzytały na podłożu z piaskowca. Otworzyła pysk, żeby posmakować językiem zapachu powietrza i energicznie machnęła ogonem. Żyła była podekscytowana tym, że żyje, że jej cielsko ślizga się po ziemi, a ziemia się pod nią przesuwa. Życie to bicie serca, drżenie, wibracje, wdech i wydech. Życie to ruch. Graton poruszyła językiem i zwietrzyła woń człowieka. Kolejne życie w tej chwili nie była głodna. Całe stada rozmaitych zwierząt dreptały, biegły i pełzły jej śladem, bo nie mogły zawrócić pomimo dojmującego lęku. Kiedy więc Geraton nabierała chęci, żeby coś przekąsić, po prostu wyciągała długą szyję i porywała z ziemi kangura albo dzikiego psa. Nie zaznała głodu, odkąd udało jej się wydostać na wolność, jednak gdy widziała wokół siebie to mrowie istot, chciała chwytać pulsujące życiem stworzenia i miażdżyć je szczękami. Geraton zmieniła kierunek i żwawo popełzła w stronę samotnego człowieka. Z natury umiała poruszać się niemal całkiem bezszelestnie, zwykle jednak nie było takiej potrzeby. Jaka istota zdołałaby umknąć przed kobrą ważącą dwie tony? Mimo to człowiek spróbował uciec. Był to młody mężczyzna. Gdy odwrócił się przez ramię, Geraton dostrzegła, że jego wykrzywiona przerażeniem twarz to jeszcze twarz dziecka. Kobra zachichotała sykliwie, czując jak mięśnie jej długiego cielska przepełnia siła. Rozpostarła elegancki kaptur u nasady głowy, zwinęła tylną część ogona jak sprężynę i skoczyła. Życie! Żywy człowiek w jej szczękach rzucał się i kopał, a ona czuła na języku bicie jego galopującego serca. Mężczyzna zakrzyczał z całych sił, gdy wbiła dwa zęby w jego plecy i wstrzyknęła gęsty, czarny jad. Serce walczącej ofiary, walące jak bęben, szybko pompowało krew z jadem, przez co zatruło całe ciało. Mężczyzna drgał jeszcze przez chwilę, a potem zwiotczał i znieruchomiał. Jego serce nadal biło. Powoli i rozkosznie, gdy wielka kobra połykała go w całości. Nieprawdopodobnie silne mięśnie jej szczęk, centymetr po centymetrze, wciągnęły ofiarę do wnętrza różowej gardzieli i dalej. Do mrocznej otchłani żołądka. Geraton zwinęła się ciasno, żeby odpocząć na koralowym piasku gorącym od słońca i napawać się przyjemnością odczuwania drugiego serca bijącego w jej wnętrzu i zamierającego z wolna za sprawą jej kaprysu. Z rozbawieniem wspominała, jak przez całe wieki szalała i wrzała z wściekłości w więzieniu ze skał i piachu, które miało wydusić z niej życie. Unieruchomić ją i na zawsze pogrzebać. Gdy odzyskała wolność, to wspomnienie nabrało wyjątkowo wybornego smaku. Geraton czuła, jak rozgrzewający blask słońca i bijące z jej wnętrza ciepło świeżej ofiary wprawiają ją w oszołomienie. Nie zdołałaby niczego więcej przełknąć, lecz jej apetyt na życie jeszcze się zaostrzył. Jej żółte oczy powlekły się bielmem, gdy myślami sięgnęła daleko. W jej głowie wibrowały białe plamy ciepła, z których każda reprezentowała osobę. Geraton znała je wszystkie równie dobrze, jak pasterz zna swoje owce. Wybrała uśpiony umysł, do którego było się łatwiej wślizgnąć: umysł starszej kobiety, mieszkanki odległego Nilo. Jaźń Geraton wypełniła umysł śniącej, jak piasek wypełnia naczynie. Z woli kobry kobieta wstała. Opuściła swoją małą chatę i rozejrzała się wokół. W Nilo panowała noc, ciepła i pachnąca jaśminem. Geraton niemal wyczuwała szelest suchej trawy pod bosymi stopami kobiety i ciepło ziemi nagrzanej od słońca. Oczami staruszki ujrzała niedaleko urwisko, więc zmusiła ją do biegu. Kobieta zaszamotała się, jakby próbowała się przebudzić. Geraton zasyczała z zadowoleniem. Życie to ruch! Zagnała kobieta na krawędź urwiska i spadała wraz z nią. Opuściła jej świadomość w ostatniej chwili, tuż przed śmiertelnym upadkiem na nową wozu. Geraton miała plany, więc jej zabawę można było uznać za stratę cennego czasu. Wiedziała jednak, że najpierw będzie musiała zdobyć wszystkie talizmany. Była przecież jedną z wielkich bestii. Ale tymczasem zasługiwała na odrobinę rozrywki. Posmakowała woni niesionej wiatrem. Jej pysk pokryty łuską, zaklęty był w wiecznym uśmiechu. Rozdział drugi Kradzież Wiatr wiejący z południa pchał Meilin naprzód, choć wcale nie potrzebowała ponaglenia. Od jakiegoś czasu płonął w niej ogień, który spalał ją od środka i nie pozwalał się zatrzymać nawet na chwilę. Jej przyjaciele narzekali niekiedy na bezlitosne tempo niekończącej się podróży, najpierw przez Zong, a teraz przez północną część Eury. Zdaniem Meilin powinni jeszcze przyspieszyć. Na powierzchni rzeki płynącej wzdłuż drogi tańczyły refleksy słoneczne, więc zacisnęła powieki. W ciemności czekały na nią te same co zwykle obrazy. Gigantyczny krokodyl o rozdziawionej paszczy i ślepiach czarnych jak noc, Nieruchomy ojciec leżący bez życia. Meilin otworzyła błyskawicznie oczy i dźgnęła konia piętami w boki, żeby go zmusić do szybszego kroku. Wiatr zmienił kierunek. W twarz dziewczyny uderzyły północno-zachodnie podmuchy. Potarła ramiona pokryte gęsią skórką. — Wkrótce będzie jeszcze zimniej — powiedział Roland, zrównując krok swojego konia z wierzchowcem Meilin. Mróz będzie szczypał nas w nos i odmrażał palce u stóp. Wiem. Widziałem kiedyś, jak podobny do mnie zawszony łobuz i ulicznik założył się z jakimś bogatym dzieciakiem. Namówił go, żeby polizał żelazny słup latarni ulicznej. W samym środku zimy. Język dzieciaka przykleił się do metalu, a wtedy ten spryciarz ukradł mu płaszcz i buty. To niemożliwe, skomentowała Mejlin. — Ależ możliwe, moja miła pando. A czy ulicznik z twojej opowieści nie nosił przypadkiem imienia zaczynającego się na R i kończącego się na N? O nie! Ja nigdy nie byłem zawszony. Opowiedziałem ci o tym jedynie po to, żeby cię ostrzec. Sama wiesz, że masz pożałowania godną skłonność do lizania słupów latarni w zimie. Maylin prawie się uśmiechnęła. Od bitwy przy świątyni Dinesha Roland dosyć często kręcił się gdzieś obok niej. Z reguły opowiadał niedorzeczne historie, więc przypuszczała, że w ten sposób chciał odwrócić jej uwagę od bolesnych wspomnień. Wyprawa po talizman dinesza kosztowała ich więcej niż wszystkie wcześniejsze przedsięwzięcia drużyny. Najpierw Meilin wyruszyła sama do Zong. Udało jej się odnaleźć ojca, który dowodził ruchem oporu z fortu wewnątrz bambusowego labiryntu. Jednak wkrótce po ich spotkaniu generał zginął, zabity na jej oczach. Z początku Mejlin odczuwała tylko pustkę, otępienie. Czuła się tak, jakby wypaliły się w niej wszelkie emocje. Z czasem jednak w jej wnętrzu zapłonął ogień, który nie pozwalał zapomnieć o tym, że pożeracz nadal się cieszy wolnością i nadal zabija. Mejlin nie zamierzała dopuścić, żeby współczucie Rolana albo jego żarty zgasiły ów płomień. Znów ubodła konia piętami. Przed nami rozstaje zauważył Tarik. Zatrzymamy się tu na noc. Ale jeszcze nie jest ciemno, zaprotestowała Mejlin. Za rozstajami korytarz rzeki skręca i oddala się od drogi, którą mamy jechać, odparł Tarik. A musimy napoić konie przed dalszą podróżą na północ. Mejlin zamierzała protestować dalej, lecz zauważyła pełne zrozumienia i współczucia wzrok Tarika. Podobnym spojrzeniem często obdarzała ją i Hi. Dlatego właśnie Meilin starała się jak najrzadziej przywoływać swojego zwierzoducha z uśpienia. Towarzystwo pandy stawało się powoli nie do zniesienia. Meilin czuła, że jeśli ktoś jeszcze spojrzy na nią za zrozumieniem i współczuciem, to... — Meilin? — zagadnęła ją Abeke. — Co? — odwarknęła. — Nie, nic. — zająknęła się Abeke i cofnęła o krok. — Chciałam tylko spytać, czy pomożesz mi zbierać chrust na ognisko. — Pomogę. Odparła zdecydowanie Mejlin. Na płaskim terenie wokół rozstajów zaczynało się robić tłoczno od obozowisk podróżnych i kupieckich karawan. Znajdowali się na równinnym, porośniętym trawą obszarze północnej części Eury. Ich trasa prowadziła niestety daleko od Glengawin i Fina, ale dotąd podróż przebiegała przynajmniej bezpiecznie i bez zakłóceń. W pobliżu obóz rozłożyła nawet trupa Minstreli. Słychać było brzdąkanie na lutni a kobieta w niebieskiej woalce śpiewała cicho, ćwicząc głos. Podczas zbierania suchego drewna nad brzegiem rzeki, Abeke nie odezwała się ani słowem. I dobrze, uznała Meilin. W ciszy mogła skupić całą uwagę na płomieniu palącym ją od środka. Czuła się tak, jakby pożeracz był celem, a ona sama mknącą ku niemu strzałą. Dziewczyny wróciły z naręczami chrustu do obozu, gdzie Tarik, Roland i Konor zajęci byli jeszcze rozsiodływaniem koni. Maja, ich nowa towarzyszka z organizacji zielonych płaszczy, układała kamienie wokół miejsca przeznaczonego na palenisko. Pochodziła z Eury, dlatego Tarik ją poprosił, żeby udała się z Drużyną na wyprawę na północ kontynentu. Maja była o kilka lat starsza od Meilin, jednak patrząc na jej drobną, bladą twarz. Widoczną spod grzywy kręconych, rudych włosów, nikt by się tego nie domyślił. Maja podwinęła rękaw fioletowego swetra, odsłaniając widoczny na przedramieniu tatuaż w kształcie płaza. Błysnęło światło. Salamandra dziewczyny się przebudziła i natychmiast wpełzła na jej ramię. Czarne zwierzątko, pokryte jaskrawo żółtymi plamami, było tak niewielkie, że z łatwością zmieściłoby się w dłoni. Widząc je, Maylin uśmiechnęła się smutno do Mai. Była pewna, że i maje rozczarował jej zwierzoduch. Przecież salamandra była w walce równie bezużyteczna co panda. Dziewczyny rzuciły chrust obok miejsca przeznaczonego na ognisko. Abeke ułożyła suche gałęzie w palenisku. Maylin już chciała ją poprawić, bo przecież do rozpalenia ogniska potrzebne były najpierw drobne gałązki, coś na podpałkę. W tej samej chwili Maja uniosła dłoń nad którą wykwitła nagle kula ognia. Dmuchnęła w płomienie, które przeskoczyły na sto z drewna i chrust natychmiast się zapalił. O! wyrwało się Maylin. Nie widziałaś wcześniej sztuczek Mai? zdziwił się Conor. Maylin pokręciła przecząco głową. Obawiam się, że słaby ze mnie wojownik, powiedziała Maja, uśmiechając się szczerze. Znam tylko tę jedną sztuczkę i na niewiele więcej mogę się przydać. — Na lodowatej północy twoja umiejętność może się dla nas okazać nieoceniona — zauważył Tarik. Śpiewaczka w woalce i jej towarzysz z lutnią, którzy szli do rzeki, zatrzymali się przy obozowisku drużyny. — Podróżujecie na północ? — zdziwiła się kobieta. — Po co? Tam nic nie ma, tylko zimno, a dalej jeszcze straszniejsze zimno. — I morsy — powiedział Roland. — Muszę je zobaczyć na własne oczy, jeśli w ogóle istnieją. — Mówiłem ci, że nie istnieją — wtrącił Tarik. — Sam widziałem. — Słonie z płetwami zamiast nóg? — Uwierzę, jak zobaczę. — Zmierzamy do osady Samis — wyjaśniła ministra Lom-Abeke. — Byliście tam kiedyś? — Samis! — wykrzyknął lutnista. — Prawie zapomniałem, że w drodze do Arktyki leży miasto. Nikt tam nigdy nie podróżuje. — Ale próbowaliśmy tam kiedyś dotrzeć, prawda, kochany? Dodała śpiewaczka, trzymając towarzysza za rękę i okrążając go tanecznym krokiem. Jednak kupcy nas ostrzegali, że w samis odprawiają wszystkich gości z niczym. Byliśmy pewni, że na tym odludziu musi im brakować rozrywek. Jechaliśmy więc dalej. I zgadnijcie, co się wtedy stało, wszedł jej w słowo lutnista. Odprawili nas spod bram miasta. Rzucił i zagrał akord, jakby kończył piosenkę. Para ministreli oddaliła się, tańcząc. Nie wpuszczają kupców? Zdziwiła się Abeke, głaszcząc w zamyśleniu urazę, która leżała u jej boku, wyciągnięta na całą długość. Od niskiego pomruku lamparcicy dziewczyna czuła wibracje w kościach. Gdybyśmy nie wpuszczali kupców do naszej wioski, musielibyśmy się obywać bez garnków, patelni, łopat i innych metalowych sprzętów. Może udałoby nam się wkraść w łaski mieszkańców Samis. Gdybyśmy kupili przedmioty z metalu i przywieźli im je jako podarki? Dobry pomysł, pochwalił ją Tarik. Wyłuskał z sakiewki upasa kilka monet i wręczył je Abekę. Dziewczyna poszła kupić parę rzeczy, a Uraza ruszyła za nią. Niewiele minut później Maylin usłyszała odgłosy kłótni dobiegające z centrum obozu. Wstała, gotowa przywołać ichi, ale oparła się temu impulsowi. Abeke i Uraza jeszcze nie wróciły, prawda? Zapytała. Zostańcie tutaj, powiedział Tarik i pobiegł w stronę skąd dochodził hałas. Jednak ogień płonący w sercu Meilin nie pozwolił jej siedzieć bezczynnie, dlatego skoczyła za dowódcą. Za nią ruszył Roland. Tylko Konor i Maja zostali, żeby pilnować dobytku drużyny. W samym środku obozu, na ziemi szamotali się dwaj rośli mężczyźni, wymieniając ciosy pięści i szarpiąc się wzajemnie za włosy. Tarik. Wspomagany mocą Lumeo, zanurkował pomiędzy walczących ze zręcznością wydry w wodzie i rozdzielił przeciwników. Dość! zawołał, gdy wrzawa i okrzyki wokół ucichły. Zapytał: Co się tu dzieje? Okradł mnie! powiedział z oburzeniem jeden z walczących, krępy i łysy mężczyzna w poszarpanej koszuli i z rozbitym nosem. Oszczędzałem od tylu lat, grosz do grosza. Chciałem zgromadzić dość pieniędzy, żeby zabrać matkę z brudnego miasta i kupić jej gospodarstwo na wsi. I prawie mi się udało. Ale ten tutaj odciął mi od pasa sakiewkę. Po tych słowach uniósł połę koszuli i pokazał przecięte troczki sakiewki, zwisające luźno przy spodniach. Mówiłem ci już, że to nie ja cię okradłem, żachnął się drugi mężczyzna. Bill, podróżujemy razem od lat. Dlaczego miałbym cię teraz okraść? Nie wiem. Ale tylko tobie powiedziałem o pieniądzach. Jeśli nie ty jesteś złodziejem, to kto? Zrezygnowany Bill usiadł na ziemi i zapłakał, skrywając twarz w dłoniach. Tyle oszczędzania na nic. Twój przyjaciel mówi prawdę, odezwał się Roland. To nie on cię okradł. Maylin zauważyła, że Essex kołuje nad obozem i spojrzała na kolegę z Ukosa. Dawniej Roland potrzebował bezpośredniego kontaktu z sokolicą, żeby móc korzystać z jej wyostrzonej intuicji. Być może więź między nimi ostatnio się wzmocniła, choć Maylin jak dotąd nie widziała, żeby Essex zgodziła się przejść w stanu śpienia. Bill podniósł głowę, ocierając łzy. Na jego twarzy malowała się rozpacz. W takim razie kto to zrobił? Zapytał. Roland wpatrywał się w ciżbę kupców, muzykantów i podróżnych, którzy się zbiegli, żeby popatrzeć na bójkę. Pod jego spojrzeniem wszyscy nagle ucichli. Zatrzymał wzrok na chudym jak patyk chłopaku w białej koszuli i apaszce, który siedział odwrócony plecami do zbiegowiska i oglądał koło wozu. Zmarszczył brwi. Warto byłoby się przyjrzeć temu fircykowi, powiedział, wskazując młodzieńca ruchem głowy. Kalik złapał szybko chudzielca za ręce i przytrzymał. Co ty robisz? wrzasnął chłopak. To koło uwozu jest rzeczywiście fascynujące, zakpił Roland. Ale chyba nie na tyle, żeby nie zainteresować się bójką w obozie. No, chyba że ktoś stara się nie zwracać na siebie uwagi. Wraz z jednym z kupców, Meilin przeszukała chudzielca. Gdy wyczuła w jego bucie dziwne zgrubienie, sięgnęła do cholewy i wydobyła z niej skórzaną sakiewkę. Ciężką od złota i z luźno zwisającymi przeciętymi troczkami. Rzuciła ją Rolanowi. Chudzielec miotał się i klął, a Meilin niecierpliwie zacisnęła dłonie w pięści. Jej wewnętrzny ogień zapłonął mocniej. Czuła, że jeśli nie zada ciosu i nie zniszczy pożeracza i jego stronników, spali się na popiół. Być może utarczka z przyłapanym złodziejem ukoiłaby jej serce na jakiś czas. Jednak kiedy Tarik obezwładnił młodzieńca, Meilin wypuściła wstrzymywane powietrze i rozluźniła ręce. Roland uniósł sakiewkę do przeciętych troczków u pasa Billa. — Pasują idealnie — powiedział i oddał sakiewkę właścicielowi. — Dziękuję — wyszeptał wzruszony Bill i przycisnął pieniądze do piersi. — Na poprzednich rozstajach też kogoś okradziono. Przypomniała starsza siwa kobieta w znoszonym stroju jeździeckim. To była twoja sprawka, co, dżarak? W odpowiedzi chłopak nazwany Jarakiem zaszamotał się w żelaznym uścisku tarika. Kupców obowiązuje kodeks, a ty go złamałeś, oznajmiła kobieta. Twoją karą jest wygnanie z karawany i zakaz handlowania na całej północy. Dżarak wyraźnie miał zamiar coś powiedzieć. Jednak zmienił zdanie, gdy za włosą kobietą stanęło kilkunastu kupców. Niektórzy byli uzbrojeni, inni zaś tylko skrzyżowali ramiona na piersi. Tarik puścił chudzielca. Ten zaklął szpetnie, złapał swój tobołek leżący na wozie i uciekł w noc. Bill i jego przyjaciel uścisnęli sobie dłonie, a wtedy mejlin z Rolanem ruszyli z powrotem do obozowiska. Nic tak człowieka nie rozgrzewa jak kradzież i bójka na postoju skomentował Roland. Mailin zwolniła kroku, żeby kolega nie został w tyle. Już szykowała ciętą ripostę, żeby go rozśmieszyć albo sprowokować do dalszych żartów, co mogłoby rozpocząć wielogodzinne przekomarzanie. Jednak słowa utknęły jej w gardle. Czuła jedynie palący żar i niepokój. Przyspieszyła i zostawiła Rolana za sobą. W obozowisku zobaczyła konora, który odpoczywał oparty obok Brigena i głaskał go po łbie. Maja leżała na brzuchu, trzymając na dłoni swoją salamandrę Tini. Mówiła do niej, a ton miała zupełnie poważny. Wśród zielonych płaszczy wszyscy rozmawiali ze swoimi zwierzoduchami, ale Maja prowadziła z płazem ożywioną, choć jednostronną dyskusję. Być może była niespełna rozumu, pomimo że wydawała się zadowolona z życia i pełna spokoju miała więc wszystko to czego brakowało Mailin. Może Ichi mogłaby pomóc, ale nie. Mailin zacisnęła pięści i odrzuciła od siebie myśl o przywołaniu pandy. Wiedziała, że Ichi ukoiłaby jej niepokój, tylko że ona wcale nie chciała być spokojna. Chciała walczyć. Wściekłość znowu w niej rozgorzała, paląc od środka piersi i gardło. Mailin zacisnęła powieki, żeby się nie rozpłakać, i znów zobaczyła ten sam obraz nieruchome, pozbawione życia ciało ojca. Szloch wyrwał jej się z gardła, jakby otrzymała niespodziewany cios. Wtedy otworzyła oczy i wypuściła ich i z uśpienia. Panda wylądowała na ziemi, po czym odwróciła się i spojrzała Mailin prosto w oczy. Dziewczyna jak zwykle pomyślała, że panda wygląda komicznie. Jej czarno ubarwione łapy przy białym ciele. Przypominały źle dopasowane ubranie, a czarne plamy wokół oczu nadawały jej pyskowi smutny wyraz. Jej bestia była okrągła i milutka. Mejlin ponownie zapragnęła wpaść w złość, tym razem dlatego, że nie utworzyła więź z jakimś budzącym strach drapieżnikiem. Ale ichi wpatrzyła się w nią poważnie, srebrnymi oczami. Mejlin odwzajemniła spojrzenie. Nabrała głęboko powietrza i nagle doznała wrażenia, że czas wokół zwolnił bieg. Dopiero teraz poczuła podmuchy chłodnego wiatru na odsłoniętej skórze ramion i dostrzegła głęboki błękit aksamitnego nieboskłonu. Wychwytywała otaczające ją dźwięki w oderwaniu od siebie, więc z łatwością mogła odróżnić głosy od szumu wody w rzece, toczone w obozie rozmowy, od kroków zbliżającego się z tyłu rolana oraz potu czy ich stóp. Ktoś nadbiegał. Mejlin odwróciła się szybko i zdała sobie sprawę, że czas wcale nie zwolnił. To aura spokoju, jaką otoczyła ją Ichi, wyostrzyła jej zmysły do tego stopnia, że świat wydawał jej się powolny. Roland uśmiechnął się do niej. — No co? — zapytał. Nie widział, co się stało za jego plecami. Nie widział nadbiegającego Dżaraka ani długiego, zakrzywionego noża w jego dłoni. Rolan! krzyknęła Meilin. Nadal otaczała ją aura spokoju i chi. Zanim Rolan zdążył się choćby odwrócić, Meilin dostrzegła kamień leżący na ziemi. Podbiła go stopą do ręki i posłała w chudzielca. Trafiła go w ramię. Zaskoczony Roland cofnął się o krok. Ostrze noża minęło go zaledwie o kilka centymetrów. Meilin zerwała się z miejsca i popędziła do przodu, w biegu wślizgnęła się pomiędzy chłopaków i kopnęła chudego złodziejaszka w nogi, przez co stracił równowagę. Sposób, w jaki się poruszał, świadczył o tym, że dżarak nigdy nie uczył się walczyć. Jednak chudzielca rozsadzała wściekłość, a w ręku miał bardzo duży nóż, więc nie zamierzał się poddać. Dżarak ciął nisko. Mejlin się wydało, że dostrzegła w powietrzu ślad nakreślony przez ostrze zbliżające się powoli do jej szyi. Z łatwością uniknęła ciosu. O czym się wychyliła i uderzyła napastnika prosto w nerkę. Z bólu Jarak zgiął się w pół, ale ciął znowu. Tym razem dostał w mostek i stracił oddech. Mejlin walnęła chłopaka kantem dłoni w przedramie i wytrąciła mu nóż. Jarak złapał się wtedy za obolały nadgarstek i spojrzał na dziewczynę wzrokiem pełnym lęku, a potem odwrócił się bez słowa i uciekł. Roland wpatrywał się w Mejlin z wyrazem całkowitego zaskoczenia. Spokój, którym emanowała ichi, rozwiał się i czas ruszył znów swoim zwykłym tempem. Byłaś niesamowicie szybka, powiedział Roland. Jak to zrobiłaś? Szybka? Wcale się tak nie czułam, odparła Maylin. To świat wokół mnie zwolnił. Roland zmarszczył czoło. Przepraszam, Roland, odezwała się znowu Maylin. Myślisz pewnie, że się rządzę i mieszam we wszystko i na pewno sam dałbyś sobie radę, a ja nie powinnam się wtrącać i. Mejlin, przerwał jej Roland i dziewczyna uświadomiła sobie, że od dłuższej chwili powtarzał jej imię. Mejlin, dziękuję ci. Nie ma za co, odparła i zaczęła się odwracać, żeby odejść. Mówię szczerze, ja. Roland się zawahał. Kiedy żyłem na ulicy, Zawsze należałem do bandy takich jak ja łobuzów, ale gdyby któryś z moich kompanów miał wybierać między ocaleniem mi życia a ciepłym posiłkiem, cóż, wiedziałem, co by wybrał. Ale tutaj, z tobą, z wami, po raz pierwszy czuję, że. Chodzi mi o to, że wam ufam. A to dla mnie nie byle co. Obdarzył ją tym swoim uśmiechem, który znała coraz lepiej. Z początku Maylin traktowała Rolana jak sierotę wychowanego na ulicy, a teraz ona także była sierotą. Jej matka zmarła przy porodzie, a ojciec został zabity przez pożaracza. Nie miała domu, nie miała nawet dokąd pójść. Starała się po prostu przeżyć. Nigdy nie przypuszczała, że ona i Roland będą mieć ze sobą tak wiele wspólnego. Z jego brązowych oczu biło ciepło. Jego jasnobrązową skórę pokrywał pył z drogi. Wyraz jego szerokiej twarzy był serdeczny i dodawał jej otuchy. W otchłani czarnej rozpaczy, w jaką wpadła po śmierci ojca, zatliła się iskierka nadziei. Wtedy Roland wziął ją za rękę. Jego palce były ciepłe. Maylin uświadomiła sobie, że nigdy dotąd nie odczuwała bicia własnego serca tak mocno. Rozdział trzeci Samis Droga do Samis w pewnym momencie przestała być drogą. Utwardzony grunt porastały cierniste krzewy i wysoka trawa. Jedynie dzięki mapie Tarika konor miał pewność, że jadą we właściwym kierunku. Konor zauważył stado karibu, zanim jeszcze w ich polu widzenia znalazła się osada. Zwierzęta o szarej sierści i rozłożystych porożach pasły się na zielonej łące, a pilnowali ich dwaj, pasterze! wykrzyknął konor. Pasterze Karibu. Chciałbym z nimi porozmawiać. Nie ma sprawy, rzucił Roland. Tylko wiesz, raczej nie dawaj im łupkowego słonia ani granitowego barana. Dasz radę? Rolanie, Tarik upomniał go cicho. Roland wzruszył ramionami, niespeszony reprymendą. Conor poczuł mdłości. Wciąż miał nadzieję, że pozostali członkowie drużyny puszczą wreszcie w niepamięć to, że oddał nieprzyjaciołom żelaznego dzika w zamian za gwarancję bezpieczeństwa dla swojej rodziny. Teraz jednak zrozumiał, że był naiwny. Jego uczynek nie został ani przebaczony, ani zapomniany. Mimo to udał, że nie słyszy uwagi Rolana i ruszył w stronę stada. Na trawie, w cieniu samotnego drzewa, które rosło pośród kęp różowego łubinu, siedziało i gawędziło dwóch młodych mężczyzn. Konor zabrał ze sobą w drogę kij pasterski o zakrzywionym końcu. Zdawał sobie sprawę, że przyda mu się co najwyżej jako podróżny kostur, bo podczas swoich misji członkowie zielonych płaszczy raczej nie mieli okazji do pasania owiec. Jednak gruby kij przywodził mu na myśl zapach domowego ogniska piekącego się chleba i odgłos żywicznych polan trzaskających w ogniu. Po przerażającej bitwie w ząg i okropnej historii z talizmanem, kostur dodawał mu otuchy, choć Konor wiedział, że nie będzie miał okazji używać go do zwykłego celu. Zbliżając się do pasterzy, uniósł kij wysoko, żeby przywitać ich jak kolegów po fachu. Spodziewał się, że w odpowiedzi któryś z nich pomacha do niego lub pozdrowi go z daleka, a może nawet zaprosi do odpoczynku w cieniu drzewa. Jednak nic takiego się nie stało. Pasterze zerwali się na nogi z wyraźnym niepokojem. Obaj byli jasnowłosi i jasnoskórzy. wyglądali na dwadzieścia lat. Mieli na sobie granatowe kaftany i brązowe spodnie. Ich ubrania były czyste i nieznoszone, doskonale też leżały na ich wysportowanych sylwetkach. Żaden pasterz znany konorowi nie nosił ubrań tak dobrej jakości. Witajcie, pozdrowił pasterzy Konor. Nazywam się Konor i sam jestem pasterzem, a raczej byłem, zanim nie przyłączyłem się do zielonych płaszczy. Pochodzę z pasterskiej rodziny, ze środkowej części Eury. Chodujemy owce. Widzę, że pasacie tu Karibu. Nigdy wcześniej nie widziałem udomowionych Karibu. A my nie widujemy podróżnych zmierzających do Samis, odparł jeden z młodzieńców. Nigdy, podkreślił drugi. Nie zamierzamy tu zostać długo, wyjaśnił konor. Macie tylko karibu, czy hodujecie też owce? Pasterze wymienili między sobą spojrzenia, ale nic nie odpowiedzieli. Konor wiedział, że przyjaciele z drużyny oczekują, że jako pasterz nawiąże porozumienie z jasnowłosymi młodzieńcami, dlatego, mimo ich małomówności, westchnął i postanowił próbować dalej. Rozgadał się więc na temat różnych odmian owiec i zadawał szczegółowe pytania o pożywienie i zwyczaje karibu. Rozmowa nie osłabiła jego uwagi. Czujnym okiem złowił jakiś ruch w lesie świerkowym na skraju łąki. Zobaczył cienie poruszające się wśród zarośli i błysk zwierzęcych ślepi. Czy to? zaczął mówić, wskazując brzeg lasu. Pasterze się odwrócili i wpatrzyli w drzewa nieopodal, mrużąc oczy. O nie! wróciły! Obaj zaczęli gwizdaniem nawoływać stado, ale spłoszone karibu zerwały się już do ucieczki, byle dalej od lasu. Tymczasem z pomiędzy świerków wynurzyły się ciemne sylwetki pięciu wilków. Zwierzęta miały czarne futra. Były wychudzone i zapewne głodne, bo natychmiast rzuciły się w pogoń za karibu, rozdzielając się w biegu, żeby zajść je z dwóch stron. Brigen! zawołał konor i podwinął rękaw. Poczuł krótkotrwały, piekący ból na przedramieniu, a zaraz potem u jego boku stanął ogromny, szary wilk. Tamta watacha poluje na karibu. Tłumaczył, wskazując cel swojemu zwierzoduchowi. Brigen zawył przeciągle, a wtedy drapieżniki zatrzymały się w biegu. Jeden z wilków również zawył. Brigen mu odpowiedział. Wilki zdawały się przez krótką chwilę rozważać sytuację, po czym przewodnik watachy warknął i razem z towarzyszami wznowił pościg. Brigen wyszczerzył zęby i rzucił się w pogoń. Jego szybkość wydawała się konorowi zarazem zastraszająca i godna podziwu. Brighen odciął wilkom drogę, zanim zdążyły dopaść uciekające karibu, po czym rzucił się na przewodnika stada i złapał go zębami za kark. Oba wilki, czarny i szary, potoczyły się po trawie, potem zerwały się na nogi i jednocześnie odsłoniły kły, trzymając się nisko przy ziemi i warcząc. Pozostałe wilki otoczyły Brigena, który stał sam jeden przeciw pięciu napastnikom. Konor ruszył biegiem w stronę swojego zwierzoducha, który teraz, gdy wyszedł ze stanu uśpienia, dodawał mu szybkości. Chłopak miał świadomość, że mięśnie jego nóg stały się silniejsze, a kroki znacznie się wydłużyły. Pędząc, czuł chłoszczące go łodygi traw. Zbijącym mocno sercem zacisnął dłonie na kosturze. Zanim jednak dobiegł do zwierząt, przewodnik watachy przestał warczeć. Zakręcił się w miejscu, jakby próbował złapać własny ogon i opuścił łeb, Niemal dotykając nosem ziemi. Tak uległa postawa przywódcy stada wobec jednego tylko przeciwnika zaskoczyła Konora, zaraz jednak zdał sobie sprawę, że Brigen nie był byle jakim wilkiem, tylko wielką bestią. Przewodnik stada zawył raz jeszcze i z całą watachą uciekł do lasu.